która stara się dotrzeć do tego odbiorcy pośrednio i identyfikować jego potrzeby, obserwować też, jak ten odbiorca się zachowuje przy konkretnych usługach, tak? Ale też takiej empatii, mi się wydaje. Kultura to też jest kultura, nauka to też jest taki twór, który jest bardziej uwrażliwiony na pewnych odbiorców i też bardziej empatyzuje troszeczkę, tak? Biznes ma natomiast takie podejście mocno ustrukturyzowane, co też pozwala na to, żeby usystematyzować pewne działania w instytucjach kultury i mogą się nawzajem te instytucje jakkolwiek przenikać, czerpać z siebie, uczyć się od siebie nawzajem, tak? Jak funkcjonować przede wszystkim.